Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Łukasz Łukaszewski, witam wszystkich sympatyków koszykówki i zapraszam na kolejny odcinek magazynu Time Out. Dziś na pierwszy ogień idzie mecz 8. kolejki Tauron Basket Ligi, w którym Stelmet Zielona Góra uległ na wyjeździe Kotwicy Kołobrzeg 73-85. Porażki w sporcie się zdarzają, to oczywiste, ale nawet w przegranym meczu ważny jest styl gry. Zielonogórzanie w starciu z Kotwicą mieli tylko przebłyski, ale to okazało się niewystarczające. Wyniki poszczególnych kwart to 29-17, 20-24, 20-17 i 16-15. W sobotnim meczu już tradycyjnie najlepiej spisał się duet Ho-Ho, który zdobył łącznie 40 punktów z 73 całego zespołu. 21 Walter Hodge i 19 Quinton Hosley. Okazałe dorobki tej dwójki to marne cieszenie w kontekście porażki z Kotwicą. 38,2% skuteczności z gry pozostawiają wiele do życzenia. Zielonogórzanie na 55 prób oddali tylko 21 celnych rzutów. Jeżeli chodzi o rzuty wolne, aż 42 oddane i tylko 26 celnych. Do tego przegrana zbiórka 31-38. Zaledwie 10 asyst przy 21 gospodarzy i Kotwica Kołobrzeg mogła cieszyć się z trzeciego zwycięstwa tego sezonu. Nie ma co załamywać rąk, życie toczy się dalej. 24 listopada w ramach 9. kolejki Tauron Basket Ligi Stelmet zmierzy się we własnej hali z Polfarmą Starogard Gdański, ale jeszcze przedtem zagra w Ostendzie z tamtejszym Telenetem. Mowa oczywiście o Pucharze Europy. Nikt w naszym zespole nie zna tak dobrze kolejnego rywala zielonogórzan jak trener Michał Uwalin, który w 2006 roku z BC Ostendę zdobył mistrzostwo Belgii. Spędziłem tam 3 lata i pobyt w Ostendzie był dla mnie równie miły jak tutaj. Telenet jest drużyną, która zawsze walczy o najwyższe cele i mają doświadczenie w tej materii. Są największą siłą belgijskiej koszykówki. I can tell this is one of the powerhouse of Belgian basketball. We need to we cannot underestimate power. Nie powinniśmy podważać klasy tamtejszej ligi, ponieważ mają tam drużyny z Euroligi i oczywiście Eurocupu. Przez ostatnie 15 lat ekipa z Ostendy 3 czy 4 razy zdobywała mistrzostwo Belgii. Poza tym grali w Eurolidze, gdzie mieli okazję mierzyć się z potęgami europejskiej koszykówki. To oznacza, że mają tradycję i są silni we własnej hali. That mean they have tradition and they are like especially strong in their gym. This is like second team in our group who come from Euroleague qualification and we have in front of us serious opponent who play very good in first. To jest druga drużyna z naszej grupy, która pochodzi z kwalifikacji do Euroligi i przed nami poważna przeprawa. Trenet zagrał bardzo dobrze w swoich dwóch pierwszych meczach Eurocup, pokonując Panionios różnicą prawie 20 punktów. Zagrali nieźle w Kazaniu przeciwko Unixowi. Nie powiem, że byli bliscy zwycięstwa, ale cały mecz byli bardzo aktywni. Musimy zrozumieć, że naprzeciwko nas stanie drużyna z większym doświadczeniem. Grała już w Europie, a dla nas to wszystko jest zupełnie nowym doświadczeniem. Włączając w to podróże, ciągłe przebywanie razem i wiele innych spraw z tym związanych. Nie chcę się znów powtarzać, że podróże to nic łatwego, bo to była nasza decyzja i nikt nas do tego nie zmuszał. I don't want to repeat again that this is a tough lot of trips because we choose to do that, nobody pushes to make that. Trenerowi Michailu Walinowi i jego podopiecznym życzymy powodzenia w kolejnym meczu Pucharu Europy, a przed nami spotkanie w cztery oczy z Miloszem Lopiciciem. Milosz Lopicic urodził się 13 września 1990 roku. Czarnogórzec koszykówkę uprawia od 11 roku życia. Jak sam mówi, nie miał innego wyjścia, bo jego ojciec Dragan przez 10 lat był kapitanem drużyny Kakalo w Cencetinie, gdzie trafił i młody Milosz. Zawodnik, który dziś mierzy 215 cm wzrostu, już po 4 latach treningu trafił do seniorskiego składu. Od 2007 roku występował w kadrze Czarnogóry, a w tamtejszej lidze notował statystyki 8,6 zbiórki oraz 16,5 punktu na mecz. Dla Lopicicia przybycie do Zielonej Góry oznaczało po raz pierwszy w życiu opuszczenie rodzinnych stron. Bardzo mi się tu podoba. Przede wszystkim dlatego, że ludzie są bardzo mili. Między naszymi krajami nie ma wielkich różnic. Nawet kuchnia polska i czarnogórska są podobne, chociaż wy macie żurek, a my nie. Co pozytywnie mnie zaskoczyło, to frekwencja na meczach w Zielonej Górze. Tu na ligę przychodzi 5 tysięcy ludzi, a w Czarnogórze na mecze Lovcen Cetinje stawiała się 100-200 osobowa grupa kibiców. Poza tym organizacja w klubie jest bardziej profesjonalna.
W polskiej lidze Lopicic spędza na parkiecie średnio 5 minut w każdym meczu, w tym czasie zdobywając tylko 1,6 punktu oraz jedną zbiórkę. Do tego zdarza mu się poczęstować rywala soczystym blokiem. Myślę, że moją dobrą stroną jest przede wszystkim wzrost, nawet jak na centra. Do tego potrafię się ruszać. Zawsze byłem szybki i nieźle biegałem. Połączenie tych cech stanowi moją największą siłę. Wiecina są też i od mnie, a ja mam brzyna, wiesz. Mimo tych atutów Miloszowi brakuje masy mięśniowej, co uniemożliwiło mu dostanie się do NBA. Lopicic w wolnym czasie siedzi przy komputerze lub przed telewizorem, oglądając najpopularniejszy sport w Czarnogórze, czyli piłkę nożną. Moją ulubioną drużyną jest Chelsea Londyn. Zawsze oglądam ich mecze w Lidze Mistrzów. Za pomoc w tłumaczeniu rozmowy z Miloszem dziękujemy Weliborowi Radowiczowi, a teraz jak pracować nad koszykarskim rzemiosłem pokaże Oliver Stewicz. Hello, my name is Oliver Stewicz. Cześć, nazywam się Oliver Stewicz. Gram w Stelmecie Zielona Góra na pozycjach silnego skrzydłowego i środkowego. Dziś zaprezentuję wam kilka ćwiczeń. Idealna pozycja do zagrania pod koszem jest pomiędzy pierwszą a drugą pozycją przy trumnie. Chwytamy piłkę w ten sposób, mając obrońcę z tej strony. Najpierw wykonujemy taki ruch, tak aby obrońca stracił równowagę swojego ciała. Wtedy robimy krok i wskakujemy do środka, ale skok wykonujemy obu nóż i oddajemy rzut lewą ręką. Powtórzmy to jeszcze raz. Bierzesz piłkę, robisz zwód, kozioł i skok do środka. Teraz pokażę wam drugie ćwiczenie. Zaczynamy z tej samej pozycji. Otrzymujemy piłkę. To miejsce jest idealną pozycją. Robimy zwód tak, żeby zgubić obrońcę. Jeden kozioł i skok do środka. Teraz znów robimy zwód. Wtedy obrońca myśli, że chcemy rzucić, ale to tylko zwód, po którym wskakujemy pod kosz. Powtórzę to jeszcze raz. Przed nami trzecie ćwiczenie, ta sama pozycja. Otrzymujmy piłkę przy trumnie i teraz, jeżeli obrońca spycha nas w ten sposób, wykonujemy ruch lewą nogą, kozioł i zdobywamy punkty. Mamy jeszcze jedną możliwość. Jeżeli obrońca spycha nas w tę stronę, możemy minąć go w taki sposób. That's all for today. Na dziś to wszystko. See you next time. I na zakończenie naszego programu, jak zwykle, konkurs. Tydzień temu pytaliśmy o wynik meczu Pucharu Europy Telenet Ostende Panionios Ateny. Grecy przegrali w Ostendzie 65-84. Dziś rozdajemy pojedyncze wejściówki na mecz Stelmet Zielona Góra, Polpharma Starogard Gdański. Na to spotkanie za darmo wejdą, uwaga, uwaga, Sonia Łukomska i Franciszek Korniluk, Sonia, Franek i trzecią osobą, która dostanie wejściówkę na mecz Stelmet Polpharma, będzie pan Rafał Bagrowski. Serdecznie gratulujemy, a pytanie tego odcinka to: wychowankiem jakiego klubu jest Milosz Lopicic? Odpowiedzi przysyłajcie oczywiście na nasz adres sport@rtvlubuska.pl. Do wygrania są bilety na kolejny mecz Stelmetu w Eurocupie, który już 28 listopada zostanie rozegrany w hali CRS. Naszym rywalem będzie wtedy BC Telenet Ostende, także na pewno warto zobaczyć to spotkanie. A na dziś to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku programu Time Out. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce.